wspólne czytanie książek wzmacnia relacje rodzica z dzieckiem. Przecież każda wspólnie przeżyta przygoda zbliża. Doskonale wie o tym Dariusz, tata Zosi. Zresztą czytamy książki, które ona preferuje. Są to częściej książki o dinozaurach, ale również jakieś fantastyczne. Najchętniej jednak tematyka zwierząt i dinozaurów. Zosia bardzo lubię, jak czytam. Kiedy czytam, słucha z uwagą, skupia się na tym. Ja cały czas odczytuję z książki, wtedy ona sobie przypomina w pamięci, co się działo. Opowiada mi swoje wrażenia, pyta czasami o jakieś trudne tematy. Niestety nie wszyscy tatusiowie czytają swoim pociechom. Brak męskiego wzorca sprawia, że czytanie bardzo szybko przestaje być atrakcyjne przede wszystkim dla chłopców, co podkreślają statystyki. Tatusiów do zmiany podejścia zachęcić ma akcja pod hasłem Tata też czyta, w którą włączyła się Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowcu Świętokrzyskim. Chcemy udowodnić, że wbrew statystykom, które pokazują, że tatusiowie podobno nie czytają, nieprawda, w Ostrowcu tatusiowie czytają. Przychodzą z dziećmi do biblioteki, wypożyczają książki i czytają. Z okazji Dnia Ojca pracownicy Ostrowieckiej Biblioteki przygotowali dla dzieci i ich tatusiów warsztaty. Były gry i zabawy. Uczestnicy musieli też rozwiązać różne zadania. Oczywiście wszystkie związane były z książką. Na początek każdy tatuś dostanie rodzaj biletu wstępu, na którym musi odpowiedzieć na dwa pytania. Ulubiona potrawa dziecka, ulubiony bohater lub książka dziecka. A potem to oczywiście zweryfikujemy. Będzie też świetna zabawa z wykorzystaniem książek, zwłaszcza jednej, jak to wyruszamy na wyprawę na niedźwiedzia. No i różne tam zabawy w związku z tym. 23 czerwca obchodzimy Dzień Ojca. To właśnie tata jest osobą, która pokazuje dziecku, co wolno, a czego nie. Czytając mu książki, może otworzyć przed nim drzwi do świata wyobraźni i wspaniałych przygód.